Pośpiesz się, biegnijmy! Nie masz się wracać! Nawet o tym nie myśl! Dlaczego mamy takiego pecha? Ty już nasz trzeci park wodny! Zbudujemy własny! Gdzie zwierzęta będą mogły przebywać? To będzie najlepszy park wodny na świecie! Ale z czego to zbudujemy? Odpowiedź masz przed sobą! Wow! Patrzcie, co znalazłem! Hurra! Ja powinnam to znaleźć! Nie sądzę, żebym mógł zrobić to sam! Mamy to! Tak, lepiej! Uważaj! Patrz, teraz jest taki jak ty! Ludzie, pomocy! Kevin? Gdzie jest Kevin? Tu będą leżaki, a tam zjeżdżalnia. Hej, to był mój pomysł. Ona wszystko zepsuje. Hej, co robisz? Nic, po prostu ratujemy nasz park wodny. Odczep się. Oddawaj. Kevin, gdzie jesteś? Widzieliście Kevina? Napiszcie, gdzie on jest. Stop! Ty przodem. Mam dla nas lepszy kawałek. Aha! Kevin, to ty? Dobrze, zrobimy to po twojemu. Mój park wodny będzie o wiele lepszy. Coś ty zrobiła? Nic, zdecydowałyśmy się podzielić i zobaczymy, który będzie lepszy. Zaklepuję nasz. Napisz poniżej, który park wodny twoim zdaniem będzie najlepszy. Radości? Niepokoju? Zazdrości? O, to nie działa! Co robimy? Myśl! Czy to nie wspaniałe? Wow, czy to nie wspaniałe? Ktoś nie jest pod wrażeniem! Czy masz pojęcie, co zrobiłeś? Zniszczyłaś swój park wodny? Jeszcze gorzej! Ukradłeś mój pomysł! Coś przyszło mi do głowy. Co takiego? Powinniśmy mieć trawnik. Uwielbiam to! Świętuj ile zechcesz. Mój park wodny będzie jeszcze lepszy. Kevin, będziesz miał najlepszy widok. To tak, jakby spiskowali przeciwko mnie. Ona jest wredna. Ignoruj ją. Pokażę wam wszystkim. Musimy być bardziej ostrożni. Wygląda całkiem nieźle. Spójrz, on dalej mierzy. Zaczynajmy. To niemożliwe. Rozumiem. Jest ładny i równy. Kevin, spójrz. Co to było? Moje kung fu jest lepsze niż twoje kung fu. Kevin, ona mnie przeraża. Pst, potrzebuję twojej pomocy. A, ale gorąco. Co ty nie powiesz? Mamy coś zimnego? Jak mogłabym zapomnieć? Mamy lody. Lody? Lody. Smacznego. Dobrze, że mam zapas. Nie powinnam tego robić. Myślę, że skończyli. Mam nadzieję, że został choć jeden. Co mam z tym zrobić? Nadal mi gorąco. Szkoda, że nie mam zimnego napoju. Możemy zrobić własny bar. Świetny pomysł. Zaczynajmy. Pomogę ci. Dzięki.
Świetnie, podstawa jest gotowa. Ale czegoś brakuje. To powinno zadziałać. Czy nie jest urocze? Podoba mi się. Hej, radość! Jak to zrobiłaś? Dzięki tobie. Mogę pożyczyć? Oczywiście, możesz wziąć je wszystkie. Zdecydowanie mogę zrobić to lepiej. Nigdy bym w ciebie nie wątpił. Jak mam się stąd wydostać? Będziemy pracować nad tym. Jeszcze nic nie widzieli. Gotowe, kochanie? Nikt nie ma czegoś takiego. Wow, jest tak wysoko. Tak, jak powinno być. O, płoniesz. Chciałabym się zanurzyć. Czemu nie mówiłaś od razu? Poczekaj. Wow. Dodam kilka detali. Gotowe. To takie orzeźwiające. O, tu też jesteś? Wow, spójrz na ten basen. Zapraszamy do przyłączenia się. Wow, macie nawet bar. Niesamowite. Zumi, gdzie jesteś? Kochanie, co ty robisz? Nie podoba ci się nasz park? Mają basen. Mam coś jeszcze lepszego. Chcesz zobaczyć? Ura, oczywiście. Więc przygotuj się. To nie to. Super. To nie to. Zaraz wybuchnie. Jeszcze minutkę. Użyję mojego tajnego składnika. Gotowe. Wow, mamy tunel. Mamy wszystko, co najlepsze. To może być niebezpieczne. Aha. Ten park wodny potrzebuje ratownika. Ale to nie będę ja. Przepraszam, zgłodniałem. To świetnie. Co planujesz? Stworzyłem dla ciebie wieżę ratowniczą. Jeszcze nie skończyłem. To będzie twoje miejsce. Oto drabina. Wow. Wow! Tylko kilka ostatnich szczegółów. Gratulacje! Jesteś teraz ratownikiem. Ten park wodny jest bezpieczny dzięki mnie. Wow, super! O, przyszłaś popływać? Woda jest świetna! Założę się, że będziemy mieli wielu gości. Zrobiłam koktajle. Właśnie tego potrzebujemy. Możemy zrobić swoją strefę chłodu. Potrzebujemy też leżaków. Świetny pomysł. Dostawa. O, tak szybko. Uwielbiam to. Tu jest tak przytulnie. Nie ma za co. Gdzie jest Kevin? Kevin, czas na ćwiczenia. Nie chcę, to nudne. Więc czego chcesz zamiast tego? Imprezę. Co powiesz na imprezę z pianą? Zróbmy to. Założę się, że ci się spodoba. Wow. Teraz dodaj mydło. I rozpocznij trening. To niesamowite. To jest super. To nowy rekord. Musi wstać. Wiem. Auć!
gotowe. W czym mogę pomóc? Dodam zieleniny. Dzięki! Kevin, pokochasz to. Skończyłam. Cóż, czyj park wodny wygrywa? Myślę, że wszyscy świetnie się spisaliśmy. Ludzie, gdzie są nasze zwierzaki? Gdzie jesteście? Czy wszyscy są gotowi? Tak, dalej! Co się dzieje? Wygląda świetnie! Uderzaj! Nie poganiaj mnie! Coś jest nie tak! Ludzie, pomóżcie nam! Polub ten filmik, żebyśmy mogli kupić wodę do naszego parku wodnego! To działa! Tak, trzymaj! Potrzebujemy tylko trochę więcej! Polub ten film! Udało się! Dzięki, nie dalibyśmy rady bez was. Podoba się wam? Najlepszy park wodny na świecie. Totalnie. Świętujmy. O nie. Patrzcie. To jest super, pływajmy. Uważaj, Kevin. Jej, hurra! Chodź tutaj. Ałabanga. Co się stało, zazdrość? Czegoś brakuje. Teraz jest idealnie. To najlepszy dzień w moim życiu. To świetna zabawa. Co się dzieje? Myślę, że księżniczka potrzebuje naszej pomocy. Chodźmy. Wow, to zadziałało! Czy to twoi przyjaciele? Tak się cieszę, że cię widzę. Co to za potwór? Co ty nie powiesz? Pełna obrzydliwość. Jeśli chodzi o mnie, to jest fajne miejsce. Moje maleństwo nie może tu mieszkać. O tym właśnie mówię. Naprawmy to. Od czego zacząć? Tam jest mnóstwo rzeczy. Przestań wskazywać palcem, to niegrzeczne. Koniec kłótni, to nie pomoże psu. Powinniśmy działać jako drużyna. Musimy ciężko pracować. Czy to nie jest genialne? Nie jest. Nieważne, nudziarze. To zły moment na walkę, musimy wracać do pracy. Ludzie, pies ma rację. Ale nie możemy zacząć, dopóki to stoi na naszej drodze. Zostaw to mnie. Moc księżniczki! Pomocy! Czy mamy innego członka rodziny królewskiej? To śmieszne. I gotowe. Gdzie podział się niepokój? O nie, a co jeśli cię nam zabiorą? Mam pomysł. Potrzebuję obroży. Wow! Nigdy takiej nie miałem. Może to? To okropne. Czy to jest zeszły sezon? To jest przyzwoite. Nie trzeba to wyrzucić. Ten jest za krótki i za długi. Który weźmiemy? Wszystkie są boskie. Nie, wszystkie są brzydkie. Nie, tak! Mam lepszy pomysł. Ale dużo słodyczy. Poczekaj, mam niespodziankę. O, to jest super. Nie, tak. Spójrzcie na to. Ale to jest ładne. Są ładne. Słuchajcie, zapomnieliśmy o domu. Co teraz z nami? Przestań obgryzać paznokcie. To jest ohydne. Może to posprzątamy.
Zdecydowanie nie. To może być niebezpieczne. Chcesz pomóc, prawda? Hej, głowa do góry. Jesteśmy w tym razem. Nie zamierzam być tego częścią. I tak, mamy to pod kontrolą. To jest jeszcze gorsze. Kryć się! Hej, ostrożnie! Wszyscy są tacy niekompetentni. Padnij! Hurra! Zepsuliśmy to, zepsuliśmy to! To może zadziałać. Wygląda coraz ładniej. Dawno nie jadłem. Ludzie, Newton jest głodny. Mam coś dla ciebie. Nie! Księżniczko, to nie jest dobre. Zwierzaki nie mogą jeść słodyczy. Mogę je mieć? Nie ma mowy. Kochanie, masz miskę, prawda? Tak, tu jest. Nie dostaniesz takiego jedzenia. Aha. Księżniczka lubi słodycze. Myślę, że będzie zachwycona. Patrz. Super. Wasza wysokość, czas nakarmić zwierzaka. Możecie mi pomóc? Nie mam jedzenia. Proszę, dajcie lajki, żeby znaleźć jedzonko. Proszę, jeszcze tylko kilka polubień. Polub ten filmik, albo dziecko zgłodnieje. Dzięki. Hurra, dziękuję wszystkim. O, przepraszam. Jejciu. Następnie powinniśmy umyć zęby. Tak, nie tylko twoje. Ja swoje wyszczotkowałam. Miałam na myśli dom. Czekaj, co jeśli zjecie żywcem? Przestań, oddawaj. Są naprawdę zabawni. Co my zrobiliśmy? Poszło raz dwa. Zróbmy to. Przegapiłaś coś tu i tu. Zrób to sam. Zapach jest nie do zniesienia. Patrz, uśmiecha się. Taki uśmiech trzeba podkreślić. O. Jakiego koloru będą usta? Oczywiście zielone. Na pewno pomarańczowy. Szminka powinna być różowa. Napiszcie w komentarzu. Podjęliście decyzję? Niezły wybór. Gotowe. Dobra robota. Jak miewa się maleństwo? Jestem taki zmęczony. Wszystko, czego teraz potrzebujesz, to trochę się Daj pobawić. Daj mu spokój. Może być chory. Dobrze się czujesz? Może być naprawdę źle. On jest po prostu śpiący, to tyle. Hej, domku, pobawmy się. Mam wrażenie, że ty też jesteś chora. Czy to może być zaraźliwe? Co za koszmar. Ludzie, pomóżcie mi rozweselić dom. Napiszcie śmieszne emotki na dole. Dlaczego ktoś miałby to robić? Znalazłam łóżko dla Newtona. W porządku. Yes! Tak, udało się. Racja, tak. O, to jest super miękkie. O, co za słodzinka. Cicho, Newton śpi. Dokładnie wiem, co robić. Jeszcze raz. Nie damy rady. Co? Mam pomysł.
Co za koszmar. Odsuń się. Ja się tym zajmę. Jest tak źle, że zaraz zemdleję. Mam coś. Dokładnie tego potrzebujemy. Moc księżniczki. Możecie spojrzeć na to? Wow. Newton to wymyślił. To znaczy, czy to bezpieczne? Weźmy się za brwi. Nie działa. Pomóż. Nie poradzilibyście sobie sami. Dobrze to robisz. Świetnie ci idzie. I raz, i dwa, i trzy. Zatem co z tym zrobimy? Naprawdę przypomina mi moją zabawkę. Gdzie ona jest? Zgubiłem ją. To nie fair. O, to może pomóc. Ja też pomogę. Bez zabaw. Wow. O, ale fajnie. I co, maleństwo, podoba ci się? Tak. Są dosłownie najsłodszy. Musimy się spieszyć. Są takie same jak moje. Przestań, to jest brudne. Musi się roić od zarazków. Możemy je zamalować. Tak będzie tylko gorzej. Nie wtrącaj się. Jak się tego pozbyć? O, i pomogę ci. Nie posprzątałem, nie posprzątałem. Dość tego. To chwilę zajmie. No? Dziękuję. Nadchodzi. Spójrz. Dobra robota, księżniczko. Czy rozmiar jest w porządku? Jakie jest wyjście? Mam plan. Pomożesz mi to znaleźć? Wchodzę w to. Jak go powiększyć? Teraz to działa. Oh, wow. Szybko. Ale super. Zdejmij je. Aha. Czy makijaż jest w porządku? Czy powinniśmy zrobić makijaż oczu do domu? Nie zawracaj mi głowy. O, to może się przydać. Tak naprawdę to Chanel, wiesz? Wow, Chanel. Możemy to powiększyć? Moc księżniczki. Oh, wow. Jest ciężkie. Ludzie, pomóżcie. Yeah. What? Co ty robisz? Robię to ostrożnie. Mogłabyś się pospieszyć. Ale z ciebie nudziarz. Gotowe. Wygląda nawet dla mnie. Jej oczy są takie słodkie. Zrobiłabym to lepiej. Jesteśmy pod presją czasu i nadal czegoś brakuje. Czy to korona? Trafiony! Księżniczko, wyświadcz mi przysługę. Nie ma problemu. Idealnie. Ale fajnie. Może jednak nie będzie wstyd mieszkać w tym domu. Wow! Ludzie, ile mamy czasu? Jejku, prawie nie ma już czasu. Przybyłem w samą porę.
Zobaczmy, jak ci poszło. Boję się. Nieźle. Gratulacje. Jesteś świetna. Tom jest cały. Hurra! Newtonie, słyszałeś to? Newton? Ucałuj przyjaciół na do widzenia. Pomocy? Stój! Hej, wracaj! O nie, to jest naprawdę złe. Co się dzieje? A jeśli nikt mnie nie zobaczy? Stój! Gdzie jest radość? O nie! Ojejku, wszyscy umrzemy! O nie, ona umarła. Jesteśmy następni. Uspokój się, ona tylko śpi. Obudź się! Ona się nie obudzi. Gdzie jest radość? Co zrobiliście? W zasadzie... Muszę iść. Niech nikt się nie rusza. Teraz wszyscy pójdziemy do więzienia. No to zaczynamy. Kto pierwszy? Może gniew? Tak, może być pierwszy. Co? Ja? Jak śmiesz? Nie ma powodu, by mnie podejrzewać. Odchodzę. Ha, to niedorzeczne. Pytaj, nie mam nic do ukrycia. Świetnie, załóż to. Co to? Pomoże mi dostrzec całą prawdę. Zajmowałem się własnymi sprawami. Jedzenie było kiepskie. Napoje też były kiepskie. Hej, gniewie. Przepraszam, wrócę później. Przepraszam? To twoja wina. Hej, radość. Twoje jedzenie i napoje są słabe. Proszę, twoje ulubione. Była taka uprzejma, to mnie zaskoczyło. O, to za dobre. Skończyłeś? Chodźmy potańczyć. No dalej, jest fajnie. Ludzie, napiszcie poniżej, jaki jest twój ulubiony taniec. To tyle, mam dość. Wtedy ją zabiłeś, prawda? Co? Nie, to obraźliwe. Co masz na myśli? Jest właśnie tutaj. Jak mogłaś nas zostawić? Pomyśl o tym. To mógł być wypadek. Cicho, powiedziałem ci wszystko. Następny! Twoja kolej! No, skoro tak mówisz... Ręce tutaj! Tak, tylko nie wariuj! Dobrze. Wierzę, że przez większość czasu jestem smutna, ale postanowiłam spróbować czegoś nowego. Hej, strach! Mój stary przyjacielu, obawmy się. Nie jestem pewna? Dalej, ruszajmy. Dobrze się bawiłyśmy, grając w piłkarzyki. Hej. O nie, nigdy wcześniej nie wygrałam. A co, jeśli będzie smutna? Gratulacje z okazji wygranej. Więc kontynuowałam. Hej, radość, super impreza. Dzięki, ale bardzo się denerwuję. Czy mogę ci w czymś pomóc? Tak, muszę zapalić świecę, ale nie mam ognia. Dokładnie wiedziałam, co robić. Daj spokój, możesz mi pomóc. Hej, potrzebuję twojej pomocy. Odciep się, szukam jedzenia. Puszczaj! To się nie stało. Więc to ty zabiłaś właścicielkę. Nie, przepraszam, po prostu się denerwuję.
przestań kłamać! Przepraszam, musiałam to sobie ułożyć. Stałam przy ścianie, by niczego nie zepsuć. Hej, co jest nie tak? Możesz mi pomóc? No nie wiem. No dalej, na pewno możesz! To nie jest takie trudne, spróbuj! A, w porządku. Przepraszam, dla mnie to za dużo. O, tak mi przykro. Hej, uspokój się, chodź ze mną. Zawsze wszystko psuję. O, przepraszam. To moja wina. Znowu. To tyle. Przysięgam. O, okej. Chyba tylko ty pozostałaś. Co? Ja? Nigdy bym... Mamy zmusić cię do wystąpienia publicznego? Nie, proszę, wszystko tylko nie to. A może powinienem zaprosić łobuzów, aby do nas dołączyli? Nie, proszę. Uspokój się. Powiem wszystko. Słuchamy. Aha. Byłam jedną z ostatnich osób, która dotarła na imprezę. Miałam listę rzeczy, których muszę unikać. Nareszcie, chodźmy potańczyć. Nie, nie sądzę. Chodź, zatańczymy. Zaciągnęła mnie na parkiet. Gniew przyszedł się przywitać. Hej, gniewie. Ale chyba nie był szczęśliwy, gdy mnie widział. To miało sens. Wzięłam trochę jedzenia i ruszyłam w drogę. To wszystko, przysięgam. Więc kto jest zabójcą? Chwileczkę. Gdzie byłaś, kiedy została zabita? Co? To moja właścicielka. Gadaj, kochanie. Ścigałam radość. Hej, kochanie, chcesz się pobawić? Tak, chcę się bawić. Zobacz, co mam. Łap! Tak! O, goście są tutaj. Radość poszła przywitać się z wami wszystkimi. Ja bawiłam się dalej. Trochę mnie poniosło. Nie mogłam dotrzeć do piłki. Więc poszłam szukać radości. A ty ją zabiłeś. O czym ty mówisz? To niemożliwe. A co się dzieje? Prowadzimy śledztwo w sprawie twojego morderstwa. Radość, ty żyjesz? Co? Jestem tutaj. Najpierw poszłam zobaczyć się z wami wszystkimi. Co tyle zajmuje? Przepraszam, że się spóźniamy. Ja tylko... no właśnie... Zatańczmy. Tańczyłam ze strachem. Powinnam iść. Potem poszłam pogadać ze smutkiem. Pomogła mi przy dekoracjach. Aż spróbuj. Potem przyszła kolejna gniew. Proszę, twoje ulubione. Gniew był taki szczęśliwy. Została tylko jedna rzecz. To tyle. Spanie, po prostu spałaś. To tyle, wychodzimy. Co jeśli znowu się zdenerwuję? Mówiłem, że wychodzimy. Zasnęła, to tyle, ona spała. Czy wszyscy sobie poszli? Tak, niestety. A muszę iść na inną imprezę. Nasza pierwsza wspólna impreza. Nie powinnam była tu przychodzić. O tak! Wszystkie oczy są skierowane na mnie. Zróbmy zdjęcie.
chwila. Gdzie jest Dog Day? Ojejku. Hej, co jest? On potrzebuje pomocy. Stój, ja to zrobię. Czy jest tu lekarz? Jestem lekarzem, mogę pomóc. Tak, on nie żyje. Let's go. Wezwijcie policję. Policja już tu jest. Przyjrzyjmy się temu. Wygląda mi to na zabójstwo. Widzieliście, kto zabił Dog Day'a? Napiszcie w komentarzu. Hej, widzieliście coś? Skup się! To morderstwo. Zabójca jest wśród nas. Wszyscy zostają na swoich miejscach. Ojejku, cóż, muszę gdzieś być. Uważajcie na siebie. Wszyscy jesteście podejrzani. Ale moi uczniowie czekają na mnie. Spójrz. Krytka. To oczywiste, że ona go zabiła. Nie mam nic do powiedzenia. Kłamca. Widziałam, jak uderzyła go maczugą. A? Co powiesz na to? A? Ona ma urojenia. Co powiesz na to? A? Myślisz, że to mnie przestraszy? Na pewno? Tak, na pewno? Dobra, czekaj. Powiem ci. Dobrze bawiłam się tańcząc z Barn. Nagle usłyszałam coś irytującego. Podeszłam do catnap w wąchającą miętę. Kontynuuj. Hej! A co? Jestem niewinna. Czy to ty robisz ten okropny hałas? Nie, nie słyszę tego. Więc kontynuowałam. Oh, gdzie jest wyjście? Wiesz, dam jej spokój. Postanowiłam zapytać Dog Day'a. To bardzo ekscytujące. He? Nie zapomniałaś czegoś? Czy słyszysz ten straszny hałas? Hałas? Tak, nie włączyłem muzyki. Najwyraźniej nie był źródłem. Bobry, nie znoszę ich. Cofnij się. Będę miała to za sobą. Proszę bardzo. Bobry są najgorsze. W końcu hałas zniknął. I byłam spokojna. Mam wszystkie kredki. Za wyjątkiem jednej. Ach, nienawidzę bobrów. Ja też nienawidzę bobrów. Kochanie, mówisz do mnie. Cóż, kto następny? Ej, czy to nie rękawica po mnie? No. Ja nie mam pojęcia, jak to się tam znalazło. Czy Kane powinien zabrać cię z powrotem do cyrku? Nie, proszę, powiem wszystko. Pomni, śmiało. Cóż, stój. Użyj wykrywacza kłamstw. Świetny pomysł. Hej, ludzie. Pomni, hej! Szukałam Dog Day'a, żeby wręczyć mu prezent. O, przekąski. Postanowiłam coś zjeść. Pomni. To wyszło znikąd.
Był naprawdę czarujący. Cześć, Pomni! Zdjęłam rękawiczkę. I tak to się skończyło. Czy mogę prosić o taniec? Nie mogłam mu odmówić. O-o, ktoś kłamie. Czy ty nie masz wstydu? Przepraszam, jestem bardzo zestresowana. Kochanie, wszystko w porządku. Jak przyszłam, chciałam wręczyć mu prezent. Zauważyłam czerwone drzwi. Wiecie, jak desperacko szukam wyjścia. To było niezręczne. Spróbowałam ponownie. Nic nie zadziałało. Próbowałam bez względu na wszystko. Wtedy postanowiłam dalej szukać Dugdaya. Przyszłam do Miss Delight. Przepraszam, widziałaś Dugdaya? Nie widzisz, że tańczę? Przepraszam. Postanowiłam nie doprowadzać jej do szału. Zobaczyłam Catnap. Przepraszam. Najwyraźniej była w złym nastroju. Pomyślałam, że może chociaż coś przekąszę. Nie mogłam się nawet ruszyć. W każdym razie wzięłam się w garść. Rany, myślałam, że znowu mnie zabierze. Zróbmy fotkę. Chciałam tylko znaleźć wyjście. O, kochanie. Dobra, nieważne. Została nam tylko jedna osoba. Chwila, gdzie jest Catnap? Ups. Ona chce uciec. Za nią. Chwila, jak ona to zrobiła? Nie mam pojęcia, ale było fajnie. Ludzie, naciśnijcie przycisk lubię to, żebyśmy mogły złapać Catnap. Tak, prawie jesteśmy na miejscu. Ona jest zbyt daleko. O co chodzi z tymi polubieniami? Tak, udało się wam. Najwyższy czas na mały bieg. Czerwona kropka. Chodź do mnie. Nie uciekniesz mi. Przyłapana. Kochanie, to ty jesteś przyłapana. Nie ma mowy. Zacznij od samego początku. W porządku. Przyjaźnimy się od urodzenia. Znaczy, nie tak daleko. No dobra, chciałeś początek. Chciałam dać Dugdayowi kość. Rzecz w tym, że nigdzie nie było go widać. O! Siemanko! Zapach mięty zawsze działał na mnie cuda. Delight pojawiła się znikąd. Czy hałas pochodzi od ciebie? Całkowicie to zignorowałam. Widziałaś Dugdaya? Pomyślałam, że nie zostawią mnie w spokoju. Więc szukałam dalej. Widziałam stół z jedzeniem. A-a. Catnap! Hej, Dugday! Masz, zjedz coś i pójdziemy tańczyć. Byłam zawstydzona, więc odwróciłam jego uwagę. Przepraszam, potrzebuję chwili. Więc uciekł? Więcej nic nie wiem. Mówię prawdę.
ona to zrobiła, nie ma tu nikogo innego. Może zatruła czekoladę? Winna! Katnap, idziesz ze mną. Nie, proszę, jestem niewinna. Hej, o co chodzi? Zabiła cię, kochanie. Dogday? Myślałyśmy, że nie żyjesz. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, jest czekolada. Tańczyliśmy, ale potem zrobiło mi się niedobrze. Nie przejmowałem się. Zróbmy fotkę. Ból wziął nade mną górę. Chyba zemdlałem. To jest czekolada, o której mowa. Orzeszki? Jestem uczulony na orzeszki. Detektywie, Katnap jest niewinna.